Dzień dobry. Jako, że dzisiaj jestem bardzo struty pogodą, jestem taki strasznie spiczniały, to tak będę bez życia mówił wszystko. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że coś tam było napisane. Pierwszego, na prima aprili, że tam statki kosmiczne, że to, że tamto. Oni odchodzą od statków, statki kosmiczne. No oczywiście żart był taki słaby, nieudany. Ale dzisiaj wszedłem i widzę, że... wprowadzone są te statki kosmiczne. Na takiej zasadzie... sobie dziwnie to wygląda. Ale można pograć tam, no. Można oczywiście zwykłe też grać. No ale pokażę wam, jak wyglądają te kosmiczne. Natomiast tam jakiś pocisku to leci jakaś plazma. Silniki tam mają dopalacze, takie pływamy po takim jakby, nie wiem jak to nazwać, po takiej cyfrowej kratce. Planety widać, takie tam pierdołki. Tak do zabawy można sobie pyknąć. Ale dzisiaj to jest słabo z losowaniami jest. Mało graczy. A sobota. Cholera wie dlaczego. No ale dobra, to zrobię tu cięcie, żeby nie czekać bez sensu. No, wylosowało. No tak to wygląda mniej więcej. Dobra, na punkt A. Zawiniemy. Zobaczymy, co to jest. Action Station! Action Station! No, tak o. Takie pierdółki. To już mamy statki przeciwnika widoczne z końca mapy. To jest jakieś odbicie, nie wiem, lustrzane. Cholera, jak to nazwać. Już mamy jednego w zasięgu chyba. Tak. 10 sekund, więc dużą poprawkę weźmy. Bizna. W tą stronę płynie, czy w którą? No, ja pieprzę nie widzę. No raczej w tą. Sekund. Kurczę. Długo lecą te pociski, o ja. Thank you.
pierdziel. Jak trafiam na krążownik pancernikiem, to mnie rozpieprza w drobny mak trzema salwami, czterema, a ja sam krążownikiem nie potrafię zniszczyć pancernika. Po prostu nie da się. Strzelam, jak było widać, silniki, nie silniki. Tył, kadłuba. Gdzie tam? Jakoś się to słabo udaje. No ale, dobra, dostanie. Dobra. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się.